Jestem wprawdzie w tej chwili na autostradzie, ale nie o tym chciałem wam powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, jak wygląda życie emeryta tutaj w Kanadzie, w Vancouver. A szczególnie chodzi o moje życie, jak ja to sobie kiedyś wyobrażałem, czy sobie tak wyobrażałem, jak jest w tej chwili. I chciałbym na ten temat coś więcej powiedzieć. Ja kiedyś sobie wyobrażałem, nie wyobrażałem sobie pracując, jak to będzie na emeryturze. Wydawało mi się, że po prostu nie wytrzymam, żeby siedzieć w domu, nie chodzić do pracy. Wydawało mi się, że muszę mieć jakieś zajęcie, żeby się czymś zająć. Dlatego takie były moje oczekiwania i nie za bardzo na tą emeryturę chciałem pójść. Gdy już nawet przez właściwy czas, to było już w tej chwili ponad 3 lata temu. Także ja pracowałem jeszcze po wieku emerytalnym, jeszcze przepracowałem 2,5 roku dłużej. A dlatego chciałem przepracować dłużej, po jedno, że po prostu miałem na to zdrowie, byłem zdolny fizycznie do takiej pracy, jak wykonywałem, bo to była praca wymagająca wiele myślenia, wchodzenia po drabinach, wchodzenia na wysokie maszyny, żeby nie spadnąć z tej maszyny, bo to było dość wysoko. Różne rzeczy się robiło. Sprzęt specjalistyczny do sterylizacji. Nie powiem wam, do jakiej firmy ja robiłem, bo aż wstyd się przyznać, że robiłem 24 lata do firmy farmaceutycznej, co w tej chwili rządzi światem. Ale nie o to chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć o tym, jak wygląda moje życie i jak moje oczekiwania się spełniły. Także 2,5 roku dłużej pracowałem niż normalnie po 65 roku życia. Także po prostu czułem się dobrze. Nie liczyłem na to, że mam tyle lat. Po prostu chciałem dalej pracować, jak tylko będzie można. Ale też jest pewien limit, że w normalnej pracy nie będą was trzymać w takich technicznych zawodach za bardzo długo, bo też się boją, że może się zostać. Może jakiś wypadek, może coś się wydarzyć i oni po prostu nie chcą odpowiadać. Także udało mi się jeszcze dłużej przepracować ponad 2,5 roku. Dlatego moja emerytura też przez ten okres bardzo wiele się zwiększyła. Bo przepracując tutaj w Kanadzie jeden rok dłużej, już po wieku emerytalnym dostaje się 7% więcej emerytury za każdy przepracowany rok. Także 2,5 roku to około 20% tej emerytury jest więcej. To się też w ogólnej z ogólnej rozliczeniu to się też bardzo liczy i jak sobie ktoś tak wypracuje, to później to ma, bo już później nie ma innej możliwości zwiększenia tego, co się już raz dostanie. Także ja w tej chwili cieszę się, że na początku było bardzo trudno, jak tak jak wszyscy mówią, do jakiegoś czasu, do 3, 5, 8 miesięcy
Było dość trudno się przyzwyczaić, że ja nie muszę rano wstawać, że nie muszę iść do pracy, tylko ciągle jestem w domu. I to ten okres był taki ciężki. Chociaż ja zawsze próbowałem być zajęty w domu, bo mam tyle rzeczy do domu do zrobienia, że nadal przy tych rzeczach pracuję, przy swoich własnych projektach, które wykonuję, także nie wyobrażam sobie i na pewno jest dużo gorzej, gdy kto mieszka w bloku, w mieszkaniu w bloku i wtedy po prostu trudno mi sobie wyobrazić, co z tym czasem zrobić. Ja dobrze, że mam w domu, mam swój warsztat, także wychodzę z domu, idę na ogródek do swojego warsztatu i tam robię, co mi się, że mnie podoba. Po prostu, co tylko w domu uważam, że potrzebuję coś naprawienia albo ulepszenia, ja po prostu to robię. I robię swoje własne projekty i zaprojektowuję i później to wykonuję. I po prostu to mi zabiera czas. Nie muszę się w tym za bardzo śpieszyć, bo mam na to czas. Ale robię to, co chcę i to jest bardzo ważne. Nieważne, że ja nie muszę już zarabiać. Przepraszam. Nie muszę już zarabiać pieniędzy, bo na tyle, co sobie wypracowałem, w zupełności mi to wszystko wystarcza na normalne, spokojne życie. Także, no, nie wszyscy mogą tak sobie powiedzieć, bo jednak, gdy się ma tylko normalną emeryturę, to niestety, gdyby nie był w każdym kraju, to niestety będzie troszkę ciężej niż normalny. A ja do tej pory po prostu nie zauważyłem, żebym ja inaczej żył niż tak jak wtedy, kiedy pracowałem, bo niewiele się w moim wypadku tutaj zmieniło. Zmieniło się tylko to najbardziej, że po prostu teraz robię to, co chcę i to jest bardzo ważne, bo nikt mi nie dyktuje, co mam robić, jakie mam zadania do wykonania. Po prostu idę do swojego warsztatu i robię to, co mi się tylko podoba. Najciekawsze to jest, że przychodzę normalnie na lunch do domu. Tak jak kiedyś jadłem lunch w południe, tylko to było w pracy, a to jest taka różnica, że ten lunch jem tylko w domu. I po lunchu idę normalnie do pracy, tak samo jak normalnie wstaję rano. Nie o tej samej porze, co kiedy wstawałem do pracy, tylko po prostu wstaję o jednej porze wcześniej rano, obojętnie, czy mam co robić, czy nie, po prostu trzeba mieć taką dyscyplinę i wtedy się człowiek najlepiej czuje, a nie jest to, że ja tutaj pójdę spać i tyle, nie muszę wstawać. To tyle, dziękuję za uwagę.